Nagrywamy Helenkę dzisiaj pierwszego vloga. Powiemy dzień dobry. Dzień dobry. To te rusza kamerą. Zobaczymy, co nam wyjdzie. Kiepski dzień na nagrywanie vloga, bo nie jest super słonecznie i fajnie, tylko od 3 dni pada. I siedzimy w domu. Właśnie wstaliśmy. Helenka, co jesz? Co jesz? Czy ty jesteś dinozaurem? Czy ty jesteś krokodylem? Czy ty jesteś niedźwiedziem? Helenka jest zupkę jabłkowo-kiwową. Zobaczcie, jaka pyszna. A mama musi się ogarnąć. To jest właśnie dzika mama. Będę ćwiczyć jogę w tym czasie. Pokazuj, co tam jeszcze wybrałaś do ubrania. Taką bluzkę. No, ta bluzka też jest brudna, bo ją popisałaś pisakiem. Ale trudno. Chcesz chodzić w brudnych bluzkach, tak? Tak. Dobra. Gdzieś mama metka. No, z tyłu jest taka mała metka, widzisz? Znaczy jest taka narysowana. Czyli tutaj taki wiesak. Tak. To powinno być do tyłu. A to zobacz, jaki tutaj wieszak. No widzę. Śmieszny. Śmieszna ta bluzka. I sukienusia, tak? I sukienkę na to wybrałaś? Ta kokardka z przodu. Co? Kokardka do przodu. To tak... Czemu? Tak, wiesz, ktoś, kto zaprojektował tę sukienkę, tak ustalił, że to będzie przód. Zazwyczaj metki są z tyłu. Żebyśmy wiedzieli, gdzie jest przód, gdzie tył. Ja nie lubię metek, jak mnie tak uwierają. A ta metka cię uwiera? Tak. To ją trzeba odciąć? Tak. Odetnij. Dobrze, odetniemy. Więc? Co nagrywałeś? Ze mną chcesz nagrywać? Ja coś mogę powiedzieć? No więc... Więc tak, od 3 dni u nas pada deszcz. Teraz się trochę rozpogodziło i muszę się wam do czegoś przyznać, bo dalej nie działa nam piec jak na gaz. Była ostatnio pani, w ogóle pani od piecyka na gaz i miała go naprawić już ostatecznie, ale okazało się, że w środku jest jakieś gniazdo, nie wiem, czy gniazdo jakiejś myszy, czy jakiegoś zwierzaka i trzeba to było wszystko umyć i teraz to wszystko schnie i trzeba to dokładnie wyczyścić, bo się może zapalić. I muszę się przyznać, że od 3 dni nie brałam prysznica. Nie myłam się od 3 dni. I śmierdzę? Nie. Nie śmierdzę. W ogóle wydaje mi się, że taki prysznic dzień w dzień to jest też jakiś nie wiem, jakiś program nam wbudowany i w ogóle nie czuję się z tym źle, że się nie myję od 3 dni. Zmieniam sobie ciuchy. Znaczy, w sensie, moje ciuchy, znaczy, nie wszystkie, moje ciuchy w ogóle nie śmierdzą. Znaczy, to też jest chyba, wydaje mi się, kwestia diety, że jak się zmienia dietę, to te wydzieliny ludzkie, no, nie mają takiego nieprzyjemnego zapachu. No i też jak się nie żyje w mieście i się nie pochłania takich substancji bardziej, jak jakieś spaliny i tak dalej, tylko w naturze, to mniej ma się tego syfu na skórze. No i tak, nie myłam się od 3 dni.
Helenkę myjemy, bo ma jeszcze trochę tych strupków. Robimy jej tak, jak kiedyś się robiło kąpiel w misce z wrzątkiem. Do wody dolewamy wrzątek. Także Helenka jest bezpieczna i ja też. W ogóle ostatnio bardzo ciekawy ten... Czekaj, Helenka, bo ja chcę o tym powiedzieć. Bardzo ciekawy... audycję słuchaliśmy, czy audycja podcast z bardzo fajnego kanału Each One Teach One. I tam jest ciekawy bardzo wywiad. Oczywiście nie wiem, czy to jest prawda, ale warto to poddać refleksji. Z panem Emilem Piaseckim, który robi badania na temat... No trzymaj, Helenka. Na temat antygenów, jakie są wydzielane... Helenka, ale nie możesz tym ruszać, dobrze? Zostaw to w tym miejscu. Antygenów, jakie są wydzielane przez nasze ciało, przez nasz pot, przez wydzieliny, ślinę, śluzy i tak dalej. I okazuje się, że może być tak, że niektórzy ludzie, którzy wydzielają te antygeny i one są niezgodne z antygenami innych ludzi, działają na siebie toksycznie. No, jest to ciekawa teoria. I co też w tej teorii jest ciekawe, że słuchajcie, no, częste mycie skraca życie. Okazuje się, że jak się nie myjemy często i nasza skóra ma okazję, czy nie myjemy się często i też nie zmywamy różnymi chemikaliami tego biofilmu na skórze, to możemy się bronić przed pochłanianiem różnych toksyn, nie tylko toksyn innych ludzi, ale toksyn ze środowiska. Także wcale nie trzeba się myć tak często. No. Jest godzina, która Helenka? Jest godzina 11:50. Ja jeszcze nic nie jadłam i zazwyczaj tak około 12 sobie coś pierwszego zjem i idę sobie zrobić coś do jedzenia. Helenka się bawi. Pokaż się, jak słodko wyglądasz. Chodź tutaj, bo nie rozkminiam jeszcze tej kamery. A ja sobie jem pierwszy posiłek. Mam 4 pomarańcze i 2 kiwi. Będziesz jadła ze mną? Czy nie, Helenko? I ty spotkałeś na dworze swoją koleżankę z dzieciami, dobra? Mhm. Hej! Helenka poprosiła o to samo. Chcesz? Teraz? Hej, tak. Dobra, chodź. Oj, nawet z dzieci przyszły ze mną. Arielka i Tygrys. I on się nazywa Albert Albertson. Ciągle lubi się do mnie przytulać. Nie wiem dlaczego, chyba tak... się umyć, wstawić pranie, bo rozpogodziło się na szczęście, więc woda się nagrzała. I słuchajcie, stała się tragedia. Czy tragedia? Boże. Większe są w życiu tragedie. Wpadł mi telefon do wiadra z wodą. Przez przypadek mi wyleciał z kieszeni, a tam nagrywałam dźwięk. Więc może będzie znowu kiepski dźwięk w tym filmie, a jakoś z tego, mam nadzieję, wybrniemy. Trudno. A teraz robię coś do jedzenia. Helenka poprosiła o budyń gruszkowo-bananowy. Więc gruszki blenduję z bananami i gotowe. No, wstawaj, myj zamki. Nie soda! Nie ma, umyj samą wodą, dobra? Chodzi tylko o to, żebyś sobie troszeczkę tam wyczyściła. I też możemy kukać. Po fikach. No tak, jeżeli jemy jakieś suszone owoce,
które nie zawierają w sobie wody za dużo już, to stężenie cukru jest większe, to faktycznie mogą trochę podrażniać nam ząbki. Dlatego jeśli jemy jakieś suszone owoce, to potem myjemy sobie ząbki samą wodą. Wystarczy je przemyć. Takie dojrzałe. Natomiast kiedy jemy cały owoc razem z wodą, świeży, to nie ma takiej konieczności, żeby latać ze szczoteczką do zębów i cały czas je myć. Pycha. Będziemy się bawić, Helenka? Tak, w przedszkole i jadą do przedszkola. Jest dziwny czas ostatnio, nie? Bo padał tak deszcz. Dzisiaj w ogóle mamy zły dzień. Jesteśmy jacyś wszyscy rozdrażnieni, nie? Helenka jest trochę rozdrażniona, bo jest już chora długo. Znaczy już nie jest chora, ale siedzi w domu i chyba jej się nudzi. Nie wiemy, co z naszym wyjazdem do Chile. Bo jedni mówią, że babcia jest w złym stanie, babcia twierdzi, że nie jest w złym stanie. Bardzo chcemy tam pojechać do niej. I potem wysiadł do lasu sobie i idzie. Idę do lasu. O, mama, kotek wysiadł z naszych ciężarówki. Odziałeś. O nie! Ja bym chciała jeszcze zrobić jeden pojazd z misiem i Biedronką. Nie? Co jest do Biedronki? Karmia jest do Biedronki? Musimy iść się myć, nie. Wiesz? Tak, nie. Idziemy myć ząbki i spać. Nie. Ach, chodź, powiedz mi, bo mamy Cię pytanie. Jak zaciągnąć czterolatka do mycia zębów? Nie wiem. A czemu czterolatki nie chcą iść spać nigdy? No bo nie. Nie naciskaj tam nic, Helenka. No bo co? No bo nie. Nie najlepszy dzień na nagrywanie bloga, bo nie będzie bloga o cudownym życiu w Hiszpanii słonecznej, bez problemów, bo dzisiejszy dzień był strasznie trudny. Trzeci dzień deszczu, to znaczy po południu się rozpogodziło na szczęście. Helenka już jest od ponad tygodnia w domu. Już jest okej, jest zdrowa, ale jeszcze chcemy, żeby została kilka dni, żeby doszła do siebie w pełni, więc ona jest strasznie marudna. Po prostu bardzo potrzebuje naszej uwagi i ja uwielbiam się z nią bawić, ale wiecie, takie zabawy w udawanie czegoś cały czas wymagają takich dużych nakładów energii. Na dodatek wspominaliśmy o Chile, no mieliśmy straszny problem. Bo tak, chcielibyśmy lecieć do Chile. Myśleliśmy o wrześniu. Powodem, dla którego chcemy lecieć, to jest to, że chcemy odwiedzić babcię Filipa, bo jest chora, ma raka trzustki. I jej stan jest dość stabilny, ale no wiecie, nie wiadomo jak długo jeszcze to potrwa. I bardzo chcielibyśmy się z nią spotkać. Jeszcze zdążyć się z nią zobaczyć. No i to jest trudne dla niej, bo ona nie chce, żebyśmy przyjeżdżali teraz. Ona chce, żebyśmy przyjechali we wrześniu, bo ma wtedy urodziny. Bardzo trudny temat. Takie mierzenie się z tą świadomością, że prawdopodobnie się, że się nie uda, że się odejdzie, to musi być straszne. W ogóle sobie pomyślałam tak, że nagram może jakiś taki filmik o tym czasie,
odchodzenia. Bo to jest, uważam, temat tabu niepotrzebnie. I gdy moja mama umierała, to potem ja miałam ogromne pretensje do świata, że mnie do tego nie przygotował, więc myślę, że warto o tym mówić. Ale tak, na razie podjęliśmy decyzję, że nie jedziemy teraz, że nie kupujemy też biletu na wrzesień i po prostu, jeżeli będzie taka potrzeba, to kupimy ten bilet, a jeżeli się okaże, że do września jeszcze będziemy mieć czas, to super i polecimy do Chile na wrzesień. Nie wiem, ile tam zostaniemy. Nie wiemy, może na zawsze, może na miesiąc, może na 2 tygodnie. Nie wiem, nie wiemy. No, więc dzisiaj był ciężki dzień, bo po prostu kilka razy zmienialiśmy decyzję odnośnie Chile i to było trudne. Filip był bardzo zestresowany, więc dużo było takich konfliktów między nami niepotrzebnych. Tak. Ale jakoś już się chyba to puściło. I mam nadzieję, że będzie lepiej. W ogóle ostatnio rozmawialiśmy o tym, że w naszym życiu po prostu od kiedy urodziła się Helenka, właściwie przed jej porodem też, cały czas jesteśmy w drodze, po prostu cały czas zmieniamy miejsce zamieszkania, cały czas coś musimy zmieniać i to nie jest tak, że ona nam się nudzi i to zostawiamy, tylko po prostu okoliczności nas do tego zmuszają i naprawdę jesteśmy w ciągłej zmianie cały czas i to jest trudne, to nie jest takie wcale łatwe i tęsknimy trochę za tym, żeby gdzieś sobie zostać na dłużej, naprawdę. Chociaż to też, no to jest życie, no życie płynie. Trzeba być na to gotowym, otwartym. Też nas uczy tego, żeby akceptować to, co do nas przychodzi. Więc tak, dzień dobiega końca. Trudny był dzień. Trudny dzień na pierwszego vloga. No nic. Pozdrawiam wszystkich, którzy nas oglądają. I pa, pa. Do zobaczenia.